je važe, zresztą. Tak. Nawet nie mówię, tak. Wasi ludzie, no. Dobra, on stwierdza. Dzisiaj trzy odcinki? Tak, ale w czerwcu będzie po jednym na stream, no to dzisiaj trzy dla widza. Krzysztof Iwisz, witam państwa w awanturze. Ale piękne to jest Black Blue i Regal, naprawdę wspaniałe. Podczas licytacji, skłonność do podejmowania ryzyka i jak najlepsza współpraca w grupie. To są cechy drużyny, która ma szansę u nas wygrać mistrzostwo. A oto 12 uczestników, wczoraj miało być do czwartej, chyba było do piątej. Piękne. Są oni podzieleni na trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Fajny mają, ale szczerze, to jest bardzo fajne, że oni coś takiego wymyślili. No bo ludzie to kupują w ramach mema i tak dalej, a oni tam nieźle pewnie lecą na tym, także zarąbiste. Poznajmy graczy awantury o kasę. Ja właśnie takich ludzi wspieram. O takim nieważne. Ekonomista z Leszna, kapitan drużyny. Marcin Rostowski, student historii z Leszna i Elwira Rostowska, specjalista Elwira Fluszer z Poznania. Zieloni to Monika Tuczyńska, studentka pedagogiki z Warszawy. Sławomir Kurek, pracownik starostwa z Gostynia. Waldemar Dudziński, pracownik starostwa z Gostynia, kapitan drużyny. I Rafał Fiorek, student leśnictwa z Warszawy. Prawda, no. Żółci to cała drużyna z Elbląga. Krzysztof Żelakiewicz, hotelarz. Hotelarz? Co to znaczy? Handlowiec, kapitan to on ma hotel jak Kudzian? Elżbieta Pytlarczyk, studentka. I Bogumiła Stasiak, pracownik oświaty. Kudzian na schodach stoi. Niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego filmie? Etapu z drużyną jakie mistrzów. Kebaby? Na mistrzów jakie baby? Czeka ta oto loża. Poślizg będzie niedługo. Posłuchaj, bo mam w tym momencie akumulator na kablu i się pytam kolegów z Mołdawii, czy będzie poślizg teraz, czy zaraz. Już w awanturze o kasę. No właśnie. Witold Paskucki, Tomasz Satelecki. Jak mi się już wełby pieprzy od tego internetu. On mówił za 5 minut? Nie, nie mówił za 5 minut w tym filmie. Musimy to obejrzeć. Witam, dobry wieczór. Taka ta, ale za 2 tygodnie jeden zim, to jak za 3? I od razu... Za chwilę mówił? Trzeba powiedzieć w ten sposób. Panowie, jesteście rekordzistami do tej pory, jeżeli chodzi o ilość zarobionych pieniędzy w programie. Wygraliście 96 600 zł i samochód. Setunia chyba pęknie, co? W tym odcinku. Tak nic. Znaczy się, no już pękła z autem, ale... Do tej pory trzeba powiedzieć, że szło panom jak po maśle, rewelacyjnie, natomiast było chyba gorąco w ostatnim programie. Panie Witolcie, jak pan skomentuje to, co się działo w poprzednim odcinku? Były schody. I to strome schody. Na olbrzymie sakata? Ale skończyło się dobrze i jak czas to? Troszeczkę, żebyśmy mieli teraz łatwiej i liczymy, że może będzie łatwiej. Witamy w awanturze po raz 6 w loży. 6 dzisiaj, okej. Okay. Nasi mistrzowie zmierzą się z wygraną drużyną z pierwszego etapu. I jeżeli ją pokonają, to po raz 7 będą siedzieli w loży mistrzów co, w następnym programie. Jeżeli natomiast im się nie uda, stracą mistrzostwo na rzecz nowej drużyny. A ja zapraszam do pierwszego etapu gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł.
Te pieniądze będą Państwu służyły do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii rozpoczniemy licytację i ta drużyna, która zadeklaruje najwięcej za pytanie, będzie na nie odpowiadała. Komu i jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje na konto pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry. Ta drużyna wejdzie do finału, która po 6 pytaniu z pierwszego etapu będzie miała więcej pieniędzy. Czy zasady są jasne dla niebieskich? Jasne. Tak, jak forma zielonych? Dobra. A żółci zwarci gotowi? Bardzo dobrze. No to zaczynamy. Losuję w pierwszą kategorię. Co ty gadasz, Sakata? Co ty gadasz? Nie możesz przejść? Kategoria podpowiedź. Podpowiedź. Teraz można kupić podpowiedź, która zapewne przyda się w dalszych etapach gry. Podpowiedź licytujemy tak jak pytanie, a więc biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300, spokojnie. Żółci 400. 400 żółtych. Zieloni 500. I mam 500. Kobieta kapitan, rare. Rare. Po raz trzeci. Aha. Sprzedamy. Ja pierdolę. Podpowiedzi, kto krzyknie trzeci, to ją kupuje zazwyczaj. Za 500 zł, ale oczywiście czy tanio, to się okaże dopiero w trakcie gry. W tej chwili na koncie zielonych, którzy kupili 4500, przed nimi są żółci, 100 zł więcej. Czekaj. I niebiescy, 4700 zł. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamy. Zostańcie z nami. Kobieta kapitan rzadko, ciekawe jak pójdzie. Zazwyczaj idzie źle, ale ja im kibicuję, tak? Ponownie oglądają Państwo pierwszy etap awantury o kasę. Wspieram, ale... Reklamową. Podpowiedź kupili zieloni za 500 zł, a więc stan ich konta to 4,5 tysiąca. Lekko o 100 zł tylko wyprzedzają ich żółci 4600 i 100 zł więcej niż żółci mają niebiescy 4700. A więc sytuacja jest bardzo wyrównana, wszystko się kurde, może wydarzyć. Nie wiem, żółtym czy niebieskim, tak szczerze nie ma znaczenia dla mnie, bo ja mistrzom kibicuję. Dopóki mistrzowie nie będą jakieś... Parchaci to ciągle mistrzą. Ja liczę, że taki win streak na pierwszym już się nie będzie dało zrobić. Kategoria, filozofia i religie. Ja im kibicuję mózgiem samym. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Alio. 300 żółci. Żółci 300 lekko. Niebiescy 400. O kurde, dziadek ma jednego zęba. Mam 500, co dalej? 600. Mam 600. 600 po raz drugi i 600 po raz. Mam 700. I on wygląda jak tego, z Dragon Balla. 700 złotych po raz trzeci. Sprzedam. I ma jednego zęba jak w Dragon Ballu. Nie no, coś pięknego. Pan Ryszard cicho licytuje, ale skutecznie. 1800 zł w puli odpowiadają niebiescy. Jak nazywa się założyciel kościoła ewangelicko-augsburskiego? Nie wiem. Nie no, czekaj, jak on się nazywa? Kurde, srak. Na Ewangelicy to z Niemiec. Mówiłem przede wszystkim chyba tutaj te... Ile kosztowałaby podpowiedź, panie Krzysztofie? 200 dajemy bez targu. 200? Takie tanie pytanie. Na dobry początek. 1800 w puli. Jezus Chrystus Prajgi. Tym razem nie sprzedam Państwu podpowiedzi. Za ile? Nie sprzedam. Dobrze. Już! Jak się wnerwił na nich. Piękne. Ale Sigma. Ale Sigma. To jak decyzję powiedz? Black Blue wczoraj wrócił gigachat na streama. Wiesz, który gigachat? Licytowali tak, że żółci włożyli do puli 600 zł. Co by powiedzieli? Ma nick taki. W zasadzie mielibyśmy problem również. Znowu się pojawił i dzisiaj znowu go nie ma. Luther? Luther? Tak jest, Marcin. Nie no, serio Luther po prostu, ten z tezami, mnie zaraz popieprzy. Ja myślałem, że to jest podchwytliwe, dlatego nawet o nim nie myślałem. I Luther!
Ale jak on to powiedział, jak nerdzik. Jeszcze raz. W zasadzie mielibyśmy problem również. Aha, a zieloni, którzy dali 500 do puli? Luther. Tak jest, Marcin. On dosłownie wygląda jak motka nerd. Luther. Historyjkę mówił? No nie mówił, on dwie wiadomości napisał i zniknął, możesz zobaczyć. Chyba, że ja nie widziałem. Nie wiem, dał suba, napisał siema i poszedł. Sadge. I takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy w awanturze o kasę. W tym momencie każda ja myślałem o Lutrze, ale myślałem, że on inny odłam zrobił. Przychodzi 1800. No bo to on najbardziej znany. Ale kurde. Bo był jeszcze ten drugi odłam. Kategoria fizyka. A ten drugi odłam jak się nazywa? Aha, czyli oni to samo co my. Dzięki Kalion, czyli Xamil, ale no muszę pamiętać. Kalion dał na Golibordę 5 zł, potrzebuje twój kod znajomego na Steam, żeby dać ci gierk albo podam ci swój. Dziękuję bardzo i ogarnię się tak niedługo. O nie, przepraszam. Nie teraz. Dzięki wielkie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie piszcie tego w dół. 300 po raz drugi. Przepraszam, Kalion. Mam nawet 500. 500 po raz drugi i 500 po raz... Mam 600 od żółtych, 700. Mam 700 od niebieskich, 700 po raz drugi, 700 Celsius po raz i Fahrenheit? No nie chodzi o to. 800 po raz drugi i 800... Przepraszam, Kalion. Mam już 900 po raz drugi, mam 1000 od niebieskich, 1000 po raz drugi, 1000 po raz trzeci. Przepraszam, Batambor, wybacz mi. No, być może fizyka jako kategoria spowodowała to, że drużyny pozostałe nie chciały licytować, ale warto było to pytanie kupić, dlatego że w puli... Ja czemu Bubble w tym teamie tak się garbi? Który to był żółty tylko team? Za to pytanie. A przecież u nas nie ma kary za złą odpowiedź. Tak, panie Ryszardzie? No nie ma. A więc warto. To jest kara. Nic nie ma. Jak w elektrotechnice nazywa się przyrząd akumulator do przerywania prądów przetężeniowych i zwarciowych? Zwrotnik. Nie, ty, a to nie będzie ten? Ten? Bezpiecznik? No, bezpiecznik, o to mi chodzi, co w domu każdy ma. Chyba to, nie? No jak nie masz głupa? Jak żarówka? Gdzie ten Kalion na czasie, bo go nie widzę? Odpowiadamy? Chyba się nomenklatura zmieniła, bo jestem na studiach automatyki i nie mam pojęcia. No to jest 2002, to wiesz. Nasza odpowiedź to bezpiecznik. To jest... bezpiecznik. No. Ty, ale w tamtych czasach w domu nie było chyba bezpieczników, nie? Ale były na klatce schodowej w sumie, no to... Czekaj, były? Teraz pytanie, czy były? W domach to nie było takie powszechne w 2002, jak teraz, że każdy ma raczej. Ale na klatce schodowej już chyba były zawsze, czy nie? W samochodach? No tak, ale ja mówię takie... Ja to nie znam się na aut. Pieprzenie. U mnie dom z lat 80., 90. i w domu mam. Nie chodzi o to z jakich lat w dupę, bo to przecież możesz sobie zainstalować nawet i w domu z 18 wieku. No w dupę. Kiedyś pamiętam, jak zanim to było, to były takie, że normalnie się korki to się nazywało i się wykręcało, jak się przepalił, wkręcało. Nie wiem, czy to jest to samo. Chyba, że to jest to samo, tylko po prostu było utrudnione. To była, panie Ryszardzie, dobra licytacja, dobra rozgrywka taktyczna i dobra odpowiedź. I uzyskaliście to też jest bezpiecznik? Przewagę. Przypomnę, że jeszcze przed tym... Chyba, że to też się nazywa bezpiecznik. Bo może tak być, no bo tu chodzi o to, że...
to działało tak, że jak było za dużo rzeczy i było przeciążenie, no to się przepalał po prostu. Teraz się chyba nie może przepalić, po prostu przeskakuje ci ta przełączka. Może niższy ten próg jest, żeby się nic nie spaliło i tyle. Nie, ciężko powiedzieć. Pytanie, to się jakiś elektryk musiałby wypowiedzieć. 7,5 tysiąca, za nimi no więcej niż pół mniej, 3200 mają zieloni, a tuż za zielonymi żółci 3100 zł. Cztery pytania. Ale to było straszne, no bo takie coś kosztowało z 5 zł, ale jak się spaliło to i był weekend, no to chłopie, do tego się nie dało kupić i wiem, całą noc bez prądu. Ja pierdzielę, no to chore czas, chore czas. A to tylko 20 lat temu. Ale nawet mniej, no. Z 15 lat jeszcze tak było temu. Do końca pierwszego etapu. Chory pane. No tak, brutalnie. To tak. Kategoria... 2010? Nie wiem, tak szczerze. No, może nie mi się powiem, uśpieprzyć. Ulubiona kategoria jednak niebieskich. Filozofia i tak, religia. Tak, Urban. Rozpoczynamy a, stację, no nie wiem, rację, sorry, masz rację. Niebiescy 300. Niebiescy 300, odważnie jak zawsze. 400 żółci. 500 zieloni, 500 po raz drugi. 600 żółci. Mam 600, co dalej? Zieloni 700. Mam 700 od zielonych. 800 mam 800 od żółtych. 800 po raz drugi i 800 900. Po raz drugi. 1000 żółci. 1000 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz zapasowe trzeci. U was były? Jak to chyba nie w Polsce. Na klatce za darmo zapasowe? Pani Anno, dobra była licytacja. Piotr Rubik. Znasz Piotra Rubika? Jego żona jest córką kapitana mistrzów. Zobacz, jak teraz wyglądają ci mistrzowie. Co? Jego żona jest córką... Kto? Mi się już wełby pijewszy, co ja przeczytałem. 2200 w puli. Jeżeli Rubik odpowiecie to... prawidłowo, to Dalej. Bardzo zdystansujecie zielonych, którzy... Na koncie mają w tej chwili 2300. Wy macie szansę na 4300. Konto niebieskich to 7200. Odpowiadają żółci. Z którego kraju pochodził filozof Arthur Schopenhauer? Z Austrii? Schopenhauer? Z Niemiec? Chyba Austria, nie wiem, zobaczymy. Austro-Węgry. Ty, przecież to było dawno temu. Strzelać? Chłopia. Tak. Nie no, to nie było dość dawno. Za ile nie moglibyśmy dawno kupić temu. Podpowiedź? 1500 zł. Nie. Za 500. Proszę jednak spróbować odpowiedzieć. Ale on pluje w tym odcinku. Ja pierdzielę. Pięknie. Więc odpowiadam, Austria. Że... Z Austrii. Do puli tego pytania 900 zł włożyli zieloni. Co byście odpowiedzieli? Też Austria. Niemiecy też? Rozważaliśmy Niemcy, Austrię, ale nie mam zielonego pojęcia. A czy zielone pojęcie mają mistrzowie? O kurde, chyba Niemcy, tak. Tak, Schopenhauer urodził się w Gdańsku, czyli w Prusach. Tak jest, z Niemiec. Jak wolne miasto Gdańsk, to on się urodził w wolnym mieście Gdańsk, iluj. I znowu pan Jakub znał dobrą odpowiedź, nawet dokładnie powiedział, że w Gdańsku. Tak więc do puli następnego Mądry pytania przychodzi 2200 zł. Losuję. Kurde ty, ja myślałem, że Austria jednak będzie. Ja głupek, wybacz. Kategoria historia Polski. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 500. Niebiescy 500 spokojnie weszli. Zieloni 600, a żółci nie wejdą do licytacji. 600 po raz drugi i 600. Boże kobiety, znaczy nie, ja nie mogę, nie, nawet nie zaczynam. Nie zaczynam nawet, ale naprawdę mnie to wnerwia. Żółta babo, graj. Pól jest 5K. Od żółtych wziąłem. 1300. Niebiescy 1300, co dalej? 1300 już mam od niebieskiego. 1400, dziękuję. Babank, masz 700. Babank, proszę. 1500 po raz drugi. Rzuci babank. Jezu, w końcu. Kto inny mógłby z depresji zrobić zawód, jak nie typ z Gdańska? A co ci się w Gdańsku nie podoba?
Ja lubię to miasto. 6600 zł w puli. I tu gratulacje dla pani Anny. Jeżeli im się uda odpowiedzieć na pytanie, to uwaga, obejmą prowadzenie w pierwszym etapie. Będą mieli 6600. Jeżeli się natomiast prawda, nie uda, Wiki, będziemy musieli ich pożegnać. Chyba dwie lekomocy były. Pani Elżbieto, co pani studiuje? Zarządzanie marketing. To dosyć daleko. No, dosyć daleko. Za panowania którego władcy powstał pałac w Wilanowie? To byliśmy teraz w Wilanowie. Poniato. Ty, może tak być. Ale nie, no co ty gadasz? Nie, tak? Pieprze, nie wiem. No, ostatni król to Poniatowski, ale czy to będzie to? 18 wieku. Dobrze, ale kto to nie wie? Za króla Sasa? Czyli ona mówi dobrze. Tak. 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 Razie. Ja bym szczerze. Strzelać? Teraz się żyje. Wiesz co? Kurde, tego Poniatowskiego. Przed Poniatowskim. Poniatowski to był 1800 któryś rok, a to jest chyba starszy. Tak. Nie, nie jest. Nie, nie. Nie? Nie? Na pewno? Obiady czwartkowie. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Strzelamy, że był to król Poniatowski. Pozwólcie państwo, że zapytam naszego eksperta, pana Jakuba, z drużyny mistrzów. Ten pałac powstał za panowania Jana III Sobieskiego. Ja pierdziele. Tak jest, to byłaby dobra odpowiedź. Ja pierdziele. Ja pierdolę. To była zagrywka o wszystko. Niestety nie udało się. Jesteście bardzo sympatyczną drużyną, ale musimy was pożegnać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Ale Jakub jest mądry. Tak więc pozostały nam dwie drużyny na placu boju. Szczerze, Poniatowski jakby coś zbudował, to już byłoby coś. A on się zapisał w historii jako sio... Nie powiem nawet na głos. Do następnego pytania przechodzi 6600 zł, a przed nami jeszcze dwie kategorie do końca. Nawet na głos tego nie mówię. Ciekawostki. Tak, domino. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy tysiąc. Może tak być, Steve, w sumie. O! Zielony chciał krzyknąć 300? Co, ile on chciał? Słucham państwa. Niebiescy tysiąc. 300 chciał krzyknąć, bo słuchaj, 3. Sprzedane. Debil pieprzony. Osiem tysięcy puli, chłopcy. Panie Ryszardzie, mógłby pan pracować wygrywając... Wiecie, chcę kurwa wzbogacić! Kulion dał na Goliborde 5 zł, byli blisko przedrostek, król miały dobrze. Licytację, to była ja świetna taktyczna zagrywka, już nie pierwsza dzisiaj. Pisali, to też powiedziałem. Ale ciekawe, że widzowie pisali Poniatowski. Ale nie, no bo dlatego, że on te obiady tam robił, dlatego się skojarzyło. Ja nie wiem w sumie. Ja to pieprzę. 500 zablokował pan zielonych, którzy już nie mają możliwości licytowania. I uwaga, jeżeli się uda, to będziecie mieli na koncie 12,5 tysiąca złotych. Kamela, tylko z miniaturek, bo mi się czasem wyświetli. Wejście do finału, to będzie dobra kwota, żeby pokonać ewentualnie nawet mistrzów. Obiady robił. Zobaczymy. Oto pytanie ciekawostki. Herbatki? Chyba nie. Nie wiem. Obiady czwartkowe to się chyba nazywało. Czy państwo wiedzą, jak nazywa się ten przedmiot? To... no pizzy, luz. To ma im kółko do pizzy? To ma jakąś nazwę z dupy chyba. Pizza.
Ty, to nie jest nóż do pizzy? To nie jest nóż do pizzy? Przecież to jest nóż do pizzy. No jest na pewno to przyrząd do krojenia czegoś. Tak? Ale widzisz, właśnie to jest po to. Takie pytania dla Polaka w 2002 roku. Pizza Hut to kosztowała minimalną krajową. Określenie, tak? Konkretne? Żartuję. Czy może być potoczne? Fachowe! Ile kosztowałaby podpowiedź, panie Krzysztofie? Radełko? 8300 w puli, 2000. Otwierasz za koncert, czy inaczej wygląda, co? A za 1000? 1200, proszę. O, nie obraził się. To przekupujemy, proszę tak. Bardzo. Otwieracz do konserw, krążek mierniczy, radło krawieckie, nóż do pizzy. No odpowiadamy, fachowa jest to nóż do pizzy. Tacie! Ale on ich zbejtował na 1200. Specjalnie im powiedział, że fachowe. Ja pierdzie. Ale bejcik poleciał. Dlatego, on chyba dlatego się nie obraził, jak tak zbili z 2000, bo on ich chciał wcisnąć tę podpowiedź. 11300 złotych, to jest stan waszego konta, a Zieloni mają 1300 złotych, losuje ostatnią kategorię. Ale smutnie. Ale smutnie. Ja myślałem, że to się może kółko do pizzy, ale no nie wiem. To ma nazwę jakąś nóż do pizzy? Chyba nie. Rozpoczynam licytację, widać, biorę nie. Po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni wabank. Zieloni wabank. Neuronik, poprzednim jak było 10 tysięcy w puli, nie. Czekamy. To jest jak w tym memie. Czekamy, czekamy. Jest 200 w puli, teraz. Wabank. Wabank, przypomnę, że mają jeszcze ja podpowiedź, którą kupili na samym debil. Początku gry. Kategoria historia sztuk. 1500 w puli. Jaką postać Neuro. Przedstawia antyczna rzeźba z brązu, znana jako Auriga? Auriga? Co on tu mówi? Antyczna rzeźba. Chcielibyśmy wykorzystać podpowiedź. Proszę bardzo. Woźnica, kapłan, filozof, wojownik. Może kapłan, ty. Teraz? Woźna AH-66, tak. Zabiorą 1300 do domu. Jak wabank dali, to nie zabiorą nic. Udzielamy odpowiedzi. Proszę. Naszym zdaniem jest to wojownik. Otóż niebiescy są bardzo zainteresowani tym, czy się uda, czy nie. Bo jeżeli wam się nie uda, to oni zgarną 1500 zł z puli tego pytania na swoje konto i wtedy łatwiej będzie im w finale pokonać mistrzów. Ja bym kapłana mistrzów, dał. Tak, panie Szardzie? Tak, oczywiście. A ja tradycyjnie lubię odwoływać się do pana Jakuba. Jak pan sądzi, czy to jest dobra odpowiedź? Wydaje mi się, że chodzi tu raczej o woźnicę, chociaż nie jestem przekonany. Wydaje się panu słusznie, woźnica. Ty, woźny, AK-66. No. Mężczyzna powożący rydwany. Niestety nice. Nie udało się zagrać o wszystko. Jakub to chyba wszystko wie dosłownie. Zieloni kończą grę, nie mając pieniędzy na koncie. Taki natomiast fajfet. Stało się tak, jak marzyli to niebiescy, czyli... Po 6 pytaniach, 11100 zł. Ty, oni zgarnęli, oni zobacz, widzisz to? Z puli ostatniego pytania, a więc... Oni zgarnęli 12600 za odpowiedź dusz do pizzy. Kumasz to? XD. Witamy was w finale z kwotą... Ty by się same wybiły. 12600 zł. Gratulacje! Tak mają mniej niż mistrzowie. Tak, drukarz, chyba to. Jesteśmy w finale awanturo kasę. Do gry wchodzą niebiescy, mając na koncie kurde, 12600 walka. Tylko 1100 zł mniej niż mistrzowie. Pytanie, jak oni licytują, bo oni nie musieli nic robić. Dziękuję bardzo. I jak zawsze proszę naszych mistrzów o komentarz.
Panowie, no co możemy powiedzieć o niebieskich po pierwszym etapie? No wydaje nam się, że całkiem nieźle, że mamy tyle pieniędzy, bo mamy szansę więcej wygrać. Witamy w finale mistrzów również. Przypomnę, stan kont 12600 to jest konto niebieskich, a tylko 1100 zł więcej. 13700 to jest konto mistrzów. Mistrzowie 3, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tak małej różnicy licytacji jeszcze nie było między wami, a drużyną, która wchodzi do finału. Poprzednim jest normalne, równo. Że kiedyś musi dojść, mam nadzieję, dojdzie do tego, że ktoś przyjdzie i będzie miał więcej od nas. No dzisiaj może dojść do bardzo chytry. Mocnej konfrontacji. Dobrze. Zobaczymy. Los... Gridowanie jest potrzebne. Ale mamon, co ty piszesz? Wszyscy żywi. Ja ich znam osobiście. Kategoria... Jeden na jednego. Dzięki. Proszę teraz, aby drużyny wytypowały pojedynczy przedstawicielu. Jest najpierw niebiescy. Jak to się czyta? Kurde, ciężkie. Chidori? Witam. Dzięki za 3 lata. Dziękuję bardzo. Chidori. Kapitanem zostaje Daniel. Czy ja idę osobiście? Rozumiem. Proszę bardzo. Kapitan powiedział, że oddał swoją władzę, bo wiadomo, że jeżeli... Czemu sam poszedł? On dobrze licytuje. ...się nie uda, to można pójść na ławkę rezerwowych i tradycyjnie... Nie, co? Słuchaj, co się dzieje? Bo mi się wełby pieprzy. Kapitanem zostaje Daniel. A on idzie? Ja myślałem, że od mistrzów idzie kapitan. Tego dziada to pierwszy. Rozumiem, proszę bardzo. Kapitan powiedział, że oddał swoją władzę, bo wiadomo, że jeżeli się nie uda, to można pójść na ławkę mistrzów nie dali Jakuba już, tylko tego Juslesa. Pan Paweł, witamy. Tak. Żal wykupić go potem za 5K. Zawsze był pan Jakub, ale ostatnio była taka trudna sytuacja, że pan Jakub w pojedynku jeden na jednego nie odgadł, poszedł na ławkę rezerwowych i drużynę kosztował aż 3800. No i pan Paweł. Być może dlatego tym razem pan Paweł został wytypowany do pojedynku. Ale on jest smutny. Ale od razu powiem, że pan Jakub się potem zrehabilitował, bo dzięki niemu wygraliście ostatni program. Wyćwiczył refleks. Tak jest, wyćwiczył refleks. On wie, że jest gorszy, ale ty wiesz, że ma 25% udziałów. On jest trochę jak Bogdan i Wojtek Gola. Naciska przycisk i odpowiada. Useless, ale jest. Prawidłowo, pieniądze, o których zaraz powiem, przechodzą na konto drużyny i ta osoba wraca na swoje miejsce. Jeżeli mu się nie uda, wędruje na ławkę rezerwowych i drużyna gra w osłabionym składzie. Biorę po 500 zł z puli każdej drużyny do puli tego pytania. Spójrzmy na ekran. Wojtek Kola, Bisek, tak. Oto są możliwe kategorie. Sport, panie wywal. Ryszardzie, która się panu nie podoba? Muzyka rozrywkowa na świecie. Nie ma sprawy, skoro pan nie chce, nie będzie. Anatomia człowieka. Proszę, nie będzie anatomii człowieka. Historia sztuki. Nie będzie historii sztuki, panie Pawle? Astronomię zostaw. Proszę, nie ma sportu. Mam tam ciekawe pytanie. I ortografia. Dobrze. Nie ma sprawy, nie sztukę będzie? Kulinarną wyrzuć, no, proszę. Mam wątpliwości, ale na sztuka kulinarna. Proszę, nie będzie sztuki kulinarnej. Dobrze, dobrze. Zostaje dobrze. Astronomia. Jak się pan czuje, panie Ryszardzie, z astronomii? Lubię przebywać pod gwiazdami. A pan, panie Pawle? Ja nie lubię, ale... Ale już trzeba grać. Ja nie lubię. Oto pytanie, który z panów wie, naciska przycisk. Ja gram w Tibie. Hey, którą z kolei planetą, licząc trzecia. Od Słońca, jest Ziemia? Dobra, ty. Mogę? Proszę uprzejmie. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca. A co by powiedział? Też udzieliłbym takiej odpowiedzi. Tak jest, kapitan na ławkę, to chyba najbardziej rare moment w awanturze o kasę. Kapitan na ławkę idzie. Pan Ryszard siada na ławce rezerwowej. Ja pierdziele. Chcieli się w historii zapisać. Naszego kapitana. Zawsze można wykupić. Za wszystko. Ile jest dla was wart, pan Ryszard? To sto... o, ale jeżeli to... może się obrazić na nas. Nie obraża, pieprzyć go. Panie Danielu, no proszę, śmiało. Czego wysłali? Na dobry początek 800. 1500. No, może jednak... Kurde, ale ta kategoria jest... Ta kategoria jest bardzo ważna, to jeden na jeden. No bo niby 500 wygrywasz, ale jeszcze drużyna musi się wypieprzyć z siana, nie? Także...
Trochę się traci. Przecież pan Ryszard jest mistrzem dosłownie. Licytacji. Jest bardzo potrzebny. Jest dużo wart. 1000 złotych. Nie, pan nie pozwoli panu kupić. 1200. Zgadzamy się. Proszę uprzejmie. 1200 złotych. Bierzemy z konta niebieskich za odkupienie pana Ryszarda. Rukasio, no. Kapitan myślał, że zrobi oro. Ale często jeden na jeden, nie? Zgodziłem się tylko dlatego tak tanio, że macie mniejsze konto niż mistrzowie. Dziękuję. Na koncie niebieskich 10 900, no i przewaga już sporo. 14 200. Nice. Jeszcze 5 kategorii do końca finału. No mieli zastępczego kapitana, ale oni musieli i tak wykupić, to było useless. Posłanie kapitana. Kategoria... Filozofia. Lepiej, panie Ryszardzie. Jeden na jednego. Ja pierdolę, 30 kategorii. Proszę, żeby ponad... drużyny wytypowały tak? Po jednym przedstawicielu. Najpierw niebiescy. Ciągle to samo. A jednak, sytuacje pan Ryszard, proszę. Zostaw Ryszka. Rysiek zaraz leci przez okno. I znowu biorę po 500 zł z konta każdej drużyny do puli tego pytania. Pan Ryszard przegrał ostatni pojedynek. Teraz będzie miał szansę na rehabilitację i przypomnę, że kosztował drużynę 1200 zł. Której kategorii by pan Paweł sobie nie życzył? Wcześniej zaczynał pan Ryszard. Tak, myślę, że motoryzacji. Nie ma sprawy, nie będzie motoryzacji. To stał. Panie Ryszardzie, fizyka. Której pan nie chce? Fizyka. Nie będzie fizyki. Śmieciu. Może piłka nożna. Proszę. Następna, panie Ryszardzie. Muzyka klasyczna. Proszę bardzo. I panie Pawle, decyzja? Film usuń. Biologia. Nie będzie biologii, mamy teraz historię powszechną. Proszę, zostaw historię, proszę. Historia powszechna. Ja pierdzielę się dziadu pieprzony. To panie Pawle, jak się wszystko, pan czuje co ja chciałem usunął. Ja wiem. Zobacz. Zobaczymy w takim razie. Oto pytanie. Ale oni nie kupią tego. W którym mieście odbywa się co roku ogólnopolski festiwal filmów komediowych? Łodzi. Tym razem pan Ryszard nacisnął. Tak, ten festiwal odbywa się tutaj, na Dolnym Śląsku, a miejscowość nazywa się Lubogoszcz. Jaka byłaby odpowiedź ewentualnie pana Pawła? Co? No ja się nie wypowiadam. Ma pan prawo. Mistrzowie. Blisko było. Lubomierz, tak jest, tam gdzie kręcono samych swoich. Znowu wygrali pojedynek mistrzowie. Ale blisko, rzeczywiście. Ale stupy. Mistrz wraca na miejsce, a pan Ryszard znowu wędruje na ławkę rezerwowych. 1000 złotych zostaje do puli następnego pytania. Stan kont jest następujący. Niebiescy 10 400, mistrzowie ponad 3000 więcej, 13 700. Przed nami jeszcze 4 kategorie, a więc wszystko jest możliwe, a my spotykamy się po reklamach. Ej, ale się on wiedział nazwę czegoś takiego, Lubogosz. Szkoda tego dziadka? No, był close, no. Tu leś. Oglądają państwo finał awantury o kasę. Trwa bardzo emocjonujący pojedynek. Przed przerwą reklamową odbyły się 2 pojedynki, jeden na jednego. Pan Ryszard Rukaszu, oraz drugi powędrował na ławkę rezerwowych. Stan kont jest następujący. Niebiescy 10 400, mistrzowie 13 700 zł. Niebiescy grają w osłabionym składzie. A ja mam jeszcze 4 pytania do końca finału. Będzie. Tak, panie Danielu? Kupujemy naszego kapitana. Za ile? Po raz drugi. Chcecie jednak odkupić, tak? Musimy pan koniecznie. Mamy znacznie mniej pieniędzy, proponujemy troszeczkę mniej na początek. 400. 800. 1200 zł. Końskim targiem. Tyle samo co poprzednio. Pół na pół. 1000. Czyli 1000, tak? Daj. Ale z drugiej strony wartość żal pana Ryszarda się nie zmieniła. Nawet rośnie. Spada, bo ciągle źle mówi. Mistrzowie mówią, że nawet rośnie. Wynagrodzimy mu to. Ja myślę, że 1000. Luszed. No mam mniej. Proszę bardzo, 1000 zł. Proszę. Dziękujemy. A
więc w sumie pan Ryszard kosztował swoją drużynę 2200 zł. To mniej warty, no. Jest następujący: niebiescy 9400, mistrzowie 13700. Zwiększa się ta różnica, ale jedyne pocieszenie dla niebieskich to to, że mamy jeszcze 4 pytania do końca gry. Nie, 2200 dali za dziada. Wcześniej 1200 dali. Tym razem nie jeden na jednego, tylko to, w czym myślę, drużyny obie są mocne. Astronomia. Jaka była najniższa w 2K2? 700 brutto, coś takiego. Złotych od każdej drużyny i słucham panów. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. 400. 400 po raz drugi, nie będzie nic naprawdę. 400 po raz trzeci, strzelane. Oszczędzają, nie? Już do domu, co widzisz? 15K. Jezu. Tym razem licytacją pana Ryszarda, bo mieliśmy pieniądze w puli tego pytania i już jest od razu 1700 zł. Tak. Można było kupić nie za 500 wiem, Łukasz, zł. Nie oglądam. Bo 400 tylko dali mistrzowi i wygrali. I nigdy nie oglądałem. Nie wiem, czy mistrzowie pozwoliliby za 500 zł kupić to pytanie. To a nie jesteśmy aż tak mocni w astronomii, żeby bić się do ostatniej kropli krwi. Rozumiem. Kupimy go, żeby nie licytował. No. 700 zł w puli. 1001 zostało. Ryśkowi siadła psycha. 1000 zł zostało z poprzedniego pojedynku 1 na 1, który odbył się przed przerwą reklamową. Jak nazywa się księżyc Plutona? Boże. Haron. A Haron, no? Tak, 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 100%. Specjalista od astronomii Paweł. Księżycem Plutona jest Haron. A w którym roku został odkryty? Księżyc, nie jestem pewien. Pluton 1930. A księżyc nie wiecie? Przy okazji mógł zostać odkryty razem z Plutonem. Nie, on ostatnio został odkryty, może 80. Tak jest, 78. Dobrze! Kurde, blisko. A więc mistrzowie zwiększyli swoją przewagę 15 000 na koncie, a niebiescy 9100. Trzy pytania do końca. Pluton też mi pomam. Kategoria. Dobra, kupią mistrzowie, seriale. Bo Jakub wszystko wie o tym. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. 400 mistrzowie. 800. 800. 1000. 1000. Będzie wabaj? 1100. Oddzielonych? Próba? 1200. 1200. Niebiescy 1300. Kurde, ale mistrz jest taki chytry. Ciekawe, czy on to kupi. 1100, czy będzie wabank? Było, tak? Proszę bardzo. 1500. Mam półtora. 1600. Mam 1600. Dwa. 2000 niebiescy. Blok? 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 2000. Proszę, blok. Dwa sto. Ile mają w sumie powiedzieć? Dwa sto po raz drugi. 2200. Blok, proszę. 2300 jest. 2300 po raz drugi. 2300 po raz. Blokuj. 2,5. Co dalej? Panowie. No. 2,5 po raz drugi. 2600. Mam 2600. Bloku. 2700. 2700 po raz drugi. 2800. Tak, druga. 2800. 2900. Mam 2900. Będzie 3 czy nie? 3000. 3. Blokuj. 300. 300. Ale chytry. 300 po raz 300. Drugi. I mam 3200. Co dalej? 3300. No czemu nie blokuje nadal? Dostanę więcej czy nie? 3500. Mam 3,5. 3600. Jaki chytry w dołku. 3600 po raz drugi. 4000. 4. Proszę, zablokuj, proszę. Po raz drugi i 4000 po raz 900. Dobrze. On ma chyba nerwy ze stali, że on zawsze tak leci do odcinek. Ja pierdziel. To była bardzo emocjonująca 20K licytacja. Będzie, tak? 13100 zł w puli. Pan Witold wyciągnął ile mógł i zablokował niebieskich, krzycząc 9100. Po prostu niebiescy nie mogliby przelicytować tej kwoty. Już chcieli wabank dawać. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą, będą mieli aż 19000. Jeżeli im się nie uda, będą mieli tylko 5900. 800 zł. Bez układu nerwowego, chyba ta. Zero stresu, nic. Spójrzcie, panowie, na ekran. Janosik, Janosik w końcu. Jednak jest Janosik. Pokazałeś?
Może być nabity. Jakie więzi rodzinne łączyły Kwiczoła i Pyzdrę? Byli szwagrami. Jakuba się słuchać i zamknąć ryję. Seriali nie tylko. Jakub. Znaczy Pyzdra był szwagrem Kwiczoła. Tak jest! Boże, Jakub to jest taki Sigma, że no nie wyrobię, zaraz i chyba kamerka off i trzeba... No nieważne, ale taki Sigmus. Bliscy są bardzo mistrzowie kolejnego rekordu. W tej chwili na koncie za jeden program 19 000 złotych. Łatwe pytanie, w dupę. Jak ty Janosik, to ty jedynie co go znasz, to w dupę z reklamy Harnasia. To nawet nie Janosik. Co ty pieprzysz? Ulubiona państwa kategoria astronomia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. Mam 400. Nie dołoży tyle, nie grajcie. Chłopi, to... Ale disrespekt na niebieski. On tak doi te teamy, to jest mistrz licytacji. Chłopie. Chyba się nie trafił już lepszy kapitan. Jak nazywał się pierwszy statek kosmiczny, który dotarł do Jowisza? Voyager. Dzisiaj pytanie było. Ale czekaj. Gdybyś gdzieś mi wiedział, to byś chyba bym wiedział. Weźmy podpowiedź. Voyager. Pytaj. Potrzebujemy... tanią podpowiedź. Zaproponujcie, panowie. Potrzebujemy tanią podpowiedź. 300. Do 900. To jest jednak 33%. Specjalista z matematyki. Jednak proszę spróbować bez. Dobra. No i dobrze, że nie kupili, no bo w puli prawie nic nie ma. Może nie było żadnego, nie było. No jak? Nie było, nie było. Chyba nie było. Był, widzimy, co dali. Był. Czemu nie dadzą tego Voyagera? Nie, chyba nie. Ten Pathfinder gdzie jest? Na Marsa. Na Marsa. Chyba nie było. Pathfinder na Marsa. To się nie liczy? Spróbujmy, że nie było. Nie. Nie, bo powiedz, żeby nie mogli to zrobić. Co? Mogliby. Mogło być, że nie było. Spróbujmy, no przecież nikogo nie przyjechało. Ale nigdy tak nie było. To jeszcze w tym celu. Czas minął. Proszę o odpowiedź, panowie. Voyager gdzie ma? Myślimy, że... Nie było, nie ma nazwy, nie było takiego statku. Warto było kupić podpowiedź. Był to rok 1973, a statek nazywał się Pionier 10. Misja na Jowisza. Pieprzenie o Chopinie, nie ma czegoś takiego. Złotych przechodzi do puli. Nie ma, nie ma czegoś takiego. Jaki Pionier? Ostatnia kategoria finalna. Też im nie sprzedał, no. Sonda kosmiczna to jest statek? Statek. I luj. Motoryzacja. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Musiałby dorzucić tyle siana. 400 mieszkowie. 400 po raz Boże, drugi. 500. Jakie to są pesy. Mam 600. 600 po raz drugi i 600 po raz... 700. Jednak 700. Tak, Rukaszu, no. 800 po raz drugi i... Baba! Ja myślałem, że Voyager się liczy, ale może Voyager upudzi, albo w ogóle się nawet nie liczy. Nie mam pojęcia. Pieprze to. Bardzo odważna zagrywka, tyle w temacie. Bardzo odważna. Nie, nie. Gra pan wabank. Zaryzykował pan wszystko, co pan miał, żeby wygrać te paręset złotych. W puli pytania 6400. Jaką nazwę nosiła trzydrzwiowa wersja Fiata 126P produkowana w latach 1987-91? Mustang. Mógł być, no. Ryzykuję 4K, żeby wygrać 1700. No debil, no. I zarem do domu idą. Trzy drzwiowa. 26 po? Tak. Voyager 79 badał księżyc. Jowisza.
A tamten, co mówili? Pionier 10, w którym on mówił? To czy on miał te trzecie drzwi, nie, silnik z przodu? Tak, jest. A w 72, okej. No to nie, też byśmy mieli tego, nie? W trzecim? Czas minął, proszę odpowiedź. Nie było. Nie przypominamy się sobie, żeby nie była wiem, taka może wersja podchwytliwie produkowana, wobec tego nie odpowiemy na to pytanie. Nie ma. Co by powiedzieli mistrzowie? Że była taka wersja. Wierzymy, ale... że była, tak. Ale jak się nazywała, to jeszcze nie było wiemy. Takiego? Była taka wersja. Nazywała się Bis. To jest to, co miało silnik z przodu? Niestety się z tyłu? Wszystko, co mieli, co zarobili wcześniej w awanturze o kasę. To jest to? Ten maluch taki, tylko że silnik miał z tyłu? To jest to? Dobrze szło. Wielkie brawa dla was. Dziękujemy. Świetna gra. Każdy? O. Natomiast to nasi Louis. Mistrzowie. Tylko dzisiaj. To może miał z przodu tak to. Dla odmiany. Rekordowe kwoty. Tylko dzisiaj 17 700 zł. Natomiast we wszystkich waszych awanturach o kasę 114 300 zł i samochód. Coś pięknego, naprawdę. Was będziemy znowu gościć. Jak oni lecą. W następnym programie. Gratulacje. A jeżeli państwo nie, chcą już przeżyć nie emocje awantury o kasę, chcą u nas wygrywać, wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisujecie imię i nazwisko. Już cielasik, ale sorry cada, tylko włączę SR tym razem na Sword. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę